1034 metry długości. 9 zakrętów, z czego tylko 3 lewe. To krótka charakterystyka toru, na którym przyszło rywalizować kierowcom w 13 rundzie Rock Cup Poland. Pogoda była idealna przez cały weekend, więc zawodnicy od czwartku pracowali nad ustawieniami kartów. O tym, jak wymagający jest ten tor, powiedział nam najstarszy na świecie kierowca kartingowy, na co dzień rywalizujący w serii Super Rock, Janusz Gładysz. Jest bardzo wymagający pod względem i technicznym, i siłowym, ponieważ są tu długie zakręty, duże dosyć obciążenie dochodzące nawet do 3G, gdzie nam kierowcom, a szczególnie mi w moim wieku, jest dosyć trudno utrzymać tą kierownicę w jednej pozycji. Przed tą rundą w walce o końcowy sukces w tej serii liczyło się 6 zawodników. Podczas czasówki najlepszy był Karol Pasiewicz, jednak młody kierowca w obu finałach przegrał z Marcelem Skotarczakiem. W finale startowałem z pierwszego, potem spadłem na trzecie i potem wyprzedziłem dwóch i byłem pierwszy. Cała runda też dla Skotarczaka, drugi Pasiewicz, a trzeci Damian Mazurek. Równie zacięta rywalizacja trwa w kategorii Mini Rock. Tutaj o zwycięstwo walczy 3 zawodników. W trudnych warunkach pogodowych w panującym upale najlepiej radził sobie Jan Galeja, który nie pozostawił wątpliwości, kto w Starym Kisielinie zasłużył na zwycięstwo. Ale oddajmy głos głównemu bohaterowi. Półfinał, trochę się powyprzedzaliśmy, no i w końcu dojechałem na pierwszej pozycji. A w finale było już bardziej gorąco i wyprzedzaliśmy się praktycznie co 2 zakręty, ale w końcu kolega nie zauważył, że chcę go wyprzedzić i na ostatnim kółku 3 zakręty przed metą, no udało mi się objąć prowadzenie i dojechałem. 13. runda dla Galei, drugi Kamil Donicz, trzeci Maciej Szyszko. Na 4 rundy przed końcem w kategorii Junior Rock o 2 miejsca gwarantujące wyjazd do włoskiego Lonato na finał światowy serii Rock Cup walczyło 3 kierowców. Jakub Masztalerz, Michał Kasiborski i Mateusz Pyłka. Kwalifikacje wygrał Kasiborski, ale tylko o 39 tysięcznych sekundy. Drugi Masztalerz. Przed finał również dla Kasiborskiego, drugi niespodziewanie dojechał Bartosz Mila. Finał to znowu pokaz Kasiborskiego i cała runda również dla tego kierowcy. Komplet 75 punktów przybliżył tego zawodnika do wyjazdu do Lonato, drugi w tej rundzie Pyłka, a trzeci Bartosz Mila. Senior roku, prawie pewny wyjazdu przed tą rundą, był Jan Kręcisz, zawodnik AMO Racing Team. Miał 75 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem Mateuszem Witkowskim. O drugie miejsce walczą nadal Witkowski, Korbela, Frankowski. Czasówka dla Frankowskiego, również przedfinał dla tego zawodnika, a finał niespodziewanie dla Litwina Andriusa Gelzinisa. In the final... I lost the start, but I got third again, and I was starting. I catched the first two drivers, Frankowski and Kręcisz, because they were fighting, and their lap times were slow, so I was lucky to catch. Cała runda dla Gelzinisa, drugi Frankowski, trzeci Jakub Korbela. W najmocniejszej kategorii Super Rock pewny wyjazdu po wycofaniu się z rywalizacji Wojtka Stadnika może być już Sławomir Murański. Widać było swego rodzaju odprężenie u zawodnika z Wrocławia, a może po prostu zabrakło szczęścia. Przed finał i finał Murański ukończył na 9 pozycji. 13. runda padła łupem Adama Kałwy, drugi Grzegorz Protasiewicz, a trzeci w tej rywalizacji był Adrian Marcinkiewicz. Na 3 rundy przed końcem nie znamy jeszcze nazwisk wszystkich zawodników, którzy reprezentować będą nasz kraj podczas finału światowego serii Rock Cup. To pokazuje, jak bardzo wyrównana jest rywalizacja w tym sezonie.